moim odczuciu istotą tutoringu jest edukacja oparta o indywidualną relację, o kontakt nauczyciela z uczniem. Dla mnie tutoring to była przede wszystkim możliwość spotkań i rozmowy z moim autorytetem. Tutoring bym chyba określił jako takie spotkanie dwóch osób, jako takie, nie wiem, podążanie wspólną drogą, czy towarzyszenie komuś może bardziej w drodze, przynajmniej z perspektywy tutora, tak to widzę. To jest taka podróż, która jest źródłem odkrywania samego siebie, odkrywania drugiej osoby w relacji z tutorem. Tutoring jest wyrazem docenienia znaczenia relacji między nauczycielem a uczniem w procesie edukacji. Tym, że to nie jest tylko przekazywanie informacji, ale no istotny jest właśnie ten kontekst relacyjny. Myślę, że to może być inspirująca przygoda i taka otwierająca też różne ścieżki na dalszy czas studiowania czy potem pracy zawodowej. Dla mnie tutoring był czasem, kiedy mogłam lepiej poznać siebie, ale też mogłam jakby dokształcić się w interesujących mnie tematach. Tutoring dla mnie był formą rozwoju, trochę taką spontanicznie podjętą decyzją, żeby zrobić coś więcej. Tutoring to jest tworzenie takiej przestrzeni intymności, w której możemy wspólnie przejść jakiś proces rozwoju, oczywiście skoncentrowany na podopiecznym. Jest to czas, w którym właśnie można poznać swoje zainteresowania, można gdzieś tam je sprecyzować, można więcej też dowiedzieć się o sobie, o może swoich oczekiwaniach, które gdzieś tam, których nie zawsze też jesteśmy może świadomi, co tak naprawdę byśmy chcieli robić. A z drugiej strony osoby, które już mają sprecyzowaną taką ścieżkę własnego rozwoju, wiedzą, co chciałyby robić, może mają nawet pomysł na jakieś badania, czy po prostu mają wiele pomysłów, to myślę, że jest to czas, gdzie właśnie można skontenerować wszystkie te pomysły, można przedstawić je tutorowi. Tak naprawdę to jest forma dla wszystkich i dla osób, które chcą właśnie coś zgłębiać i może dla osób, które uważają, że coś ich interesuje, a może mają braki, bo tutoring może przybierać różne formy, czy to właśnie zgłębiania czysto wiedzy teoretycznej, czy to może takiej pójście właśnie w coś empirycznego. Myślę, że jest to forma pracy, która zarówno będzie odpowiadała osobom, które nie mają sprecyzowanego jakiegoś takiego celu własnego rozwoju, czy też gdzieś tam właśnie poszukują swojej ścieżki, co chciałyby robić, nie do końca mają może sprecyzowany cel.